Cześć, Rosy. Witam Was w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj odcinek troszkę z innej perspektywy, co chyba widać. Jesteśmy u mnie w pracy, bo nagrywamy odcinek dość fryzjerski, bardzo związany z tym zawodem, czyli odcinek o infrazonie. Myślę, że większość fryzjerów wie, czym jest infrazon, ale podejrzewam, że osoby, które nie są związane z tym zawodem, nie mają zielonego pojęcia, czym jest infrazon. Infrazon jest to urządzenie fryzjerskie wspomagające zabiegi fryzjerskie, takie jak trwała, farbowanie, pielęgnacja czy na przykład suszenie włosów. Kiedy używamy infrazon do koloryzacji włosów czy rozjaśniania, on poprzez swoje promieniowanie podczerwone czy samą temperaturę, ten zabieg wzmacnia, przyspiesza. W zależności od tego, jakie parametry, jaką temperaturę ustawimy do danego zabiegu. Oczywiście infrazon możemy też używać do termostymulacji zabiegów fryzjerskich, takich jak na przykład kręcenie loków, czyli mamy daną klientkę, która ma mokre włosy, nakręcamy jej wałki i klientka siada pod infrazonem i się suszy. Następnie ściągamy wszystko i mamy wysuszoną i prawie gotową fryzurę, a w zasadzie jej bazę. Oczywiście infrazon możemy też wykorzystać do zabiegu trwałej ondulacji i do różnych innych. Tak naprawdę to też jest zależne od naszej kreatywności, ale przede wszystkim farbowanie, rozjaśnianie, trwała i termostymulacja zabiegów fryzjerskich. Fajna jest też opcja, kiedy mamy kręcone włosy. Ja z tego wiele razy korzystałem, jak te włosy moje były jeszcze długie, że na przykład nie chciałem sobie suszyć włosów na dyfuzor, ponieważ moje włosy tego nie lubiły. Zatem kiedy byłem w salonie, myłem włosy, nakładałem wszystkie swoje różne produkty, siadałem pod infrazonem i one schły w taki sposób, jakby na przykład schły sobie normalnie tak w temperaturze pokojowej czy na dworzu, bo tak na sobie ustawiałem w tym infrazonie, ewentualnie troszkę cieplejszą, żeby to działało szybciej, ale to nie jest, wiecie, taki podmuch, tylko to jest ciepło, emitują się promienie podczerwone, dlatego te włosy nie są takie rozczłapieżone, tylko są takie ładne, zbite, fajne, naturalne loki. Funkcje infrazonu, które widzicie tutaj w filmie, to płynna regulacja temperatury, funkcja obracania lampy kwarcowej, sterowanie elektroniczne, 6 programów działania, zimny oraz ciepły nawiew. Kiedy jesteśmy też przy tych wszystkich zabiegach, to działania infrazonu pozwalają nam skrócić czas zabiegów chemicznych, takich jak farbowanie, rozjaśnianie czy trwała. Wzmacnia on też efekty zabiegów pielęgnacyjnych, a dzięki emitowanemu promieniowaniu podczerwonemu pozwala pigmentom w farbie lepiej wniknąć w głąb włosa. Swoim specyficznym kształtem urządzenie pozwala na równomierne rozprowadzanie ciepła czy zimnego nawiewu. Gwarancja danego infrazonu to 24 miesiące. Infrazon możecie zakupić na stronie www.enzopolska.pl oraz możecie zamówić tam dużo innych urządzeń fryzjerskich, takich jak sauna, szczotki itp. itd. Na Oli włosach wykonałem zabieg pielęgnacyjny. I teraz dlaczego, jeśli używamy infrazonu, zabieg pielęgnacyjny jest silniejszy? Ponieważ gdy używamy ciepła na włosy, łuska włosa się bardziej rozchyla, przez co pielęgnacyjne produkty z większą łatwością dostają się do wnętrza włosa. Więc jeśli naprawdę chcemy włosy mocno, dogłębnie odżywić, to infrazon jest niezbędny do takich zabiegów. Linki do sklepu Enzo i do infrazonu, który przedstawiłem Wam w filmie, macie poniżej w opisie filmu, także jeśli jesteście ciekawi, to zapraszam. A my widzimy się w kolejnych odcinkach już za jakiś czas. Trzymajcie się, hej!